Cześć! W tym filmie pokażę Wam 5 rodzajów ujęć, które wykonamy za pomocą gimbala i sprawdzimy też jednocześnie, czy jesteśmy je w stanie wykonać z ręki. Zaczynamy! Wszystkie ujęcia, które zobaczycie w tym filmie, są kręcone za pomocą gimbala Zhiyun Webil 2, który trzymam właśnie w ręku. I przechodzimy do pierwszego ujęcia. Pierwsze ujęcie składa się z dwóch etapów. Po pierwsze idziemy równoległym ruchem do nóg modelki. Następnie unosimy gimbal, przechodzimy takim ruchem serpentynowym wokół modelki, żeby też pokazać mniej więcej jej twarz czy przestrzeń, która ją otacza. Tego typu ujęcie buduje napięcie, ciekawość u widza, dlatego że na początku widzimy tylko nogi modelki i chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje wyżej i gdzie się znajduje. I to się dzieje oczywiście w dalszej części ujęcia. Jeśli chcielibyśmy takie ujęcie wykonać za pomocą ujęć z ręki, to jest to ciężkie do wykonania, bo gimbal umożliwia nam jednak to zejście do dołu, szczególnie kiedy sobie podepniemy rączkę w drugie miejsce, to dużo wygodniej nam się tego typu ujęcia będzie robiło, plus jest na pewno zdecydowanie płynniej niż przy ujęciach z ręki. Nawet jeśli wykorzystamy stabilizację w aparacie, czy jakąś tam ulepszoną stabilizację. Do tego ujęcia użyliśmy ogniskowej 35 mm, ze względu na to, że jednocześnie nie zniekształca nam bardzo obrazu, z drugiej strony daje ten efekt rozmycia, później jak wchodzimy w drugim etapie ujęcia, daje nam ten efekt paralaksy. Nie jest on jakiś mega duży, ale z drugiej strony mamy wystarczająco dużo szerokości, żeby też pokazać tą przestrzeń, która jest wokół modelki. Dobrze, że ten gimbal ma dotykowy ekran, dlatego że podczas kręcenia musiałem dosyć często zmieniać ustawienia silników, ich czułość, w zależności od tego, jakie ujęcie chciałem wykonać i mogłem to zrobić w wygodny sposób na ekranie dotykowym właśnie. Drugie ujęcie, jakie wykonałem, to podejście do modelki wraz z lekką panoramą do góry. Dzięki temu uzyskaliśmy efekt poruszającego się tła, ale nie tylko dzięki temu, dlatego że użyliśmy obiektywu ogniskowej 70 mm i też takich obiektywów 70 mm plus bym polecał do użycia podczas wykonywania tego typu ujęć. W tego typu ujęciu bardzo ważny jest płynny, jednostajny ruch, tak samo mój do przodu, jak i ta panorama do góry, dlatego z użyciem ręki nie byłbym w stanie wykonać takiego ujęcia, a z gimbalem już jak najbardziej. Tylko wtedy oczywiście gimbal musimy sobie ustawić na najniższą czułość, żeby też poruszał się bardzo powoli, a możemy użyć na przykład jeszcze dodatkowo 50 lub 100 klatek, żeby upłynnić ten ruch w postprodukcji. W trzecim ujęciu zależy nam na tym, żeby pokazać aktorkę i gdzie ona się nam znajduje. Troszeczkę jak w przypadku pierwszego ujęcia, tylko że tutaj mamy tą różnicę, że nie zaczynamy od nóg, tylko od przestrzeni, gdzie w ogóle modelki nie ma. Zaczynamy od prawego ramienia i ruchem z lewej strony, ruchem obrotowym jakby wokół modelki poruszamy się tak, żeby finalnie zobaczyć, gdzie modelka się znajduje, czy może w jakim kierunku patrzy. Dodatkowo modelka porusza się ruchem odwrotnym do naszego ruchu kamery, dzięki temu uzyskujemy dużo większą dynamikę ujęcia. W tym przypadku użyłem ogniskowej 35 mm. Jeśli chcecie zwiększyć dynamikę czy prędkość, z jaką porusza się tło za modelką, to możecie użyć wyższych ogniskowych typu 50 czy 70 mm. Jednak w tym przypadku jeszcze bardziej kluczowe jest to, żeby mieć w ręku gimbal, właśnie ze względu na to, że w innym przypadku z ręki będzie obraz się nam trząsł, nie będzie tak płynny. Czwarte ujęcie, które wykonaliśmy, ma już swoją specyficzną nazwę w tym gimbalu, którego użyliśmy, to znaczy Vortex, takie ujęcie 360. Tego typu ujęcia są często wykorzystywane w klipach, filmach promocyjnych, żeby zmaksymalizować dynamikę albo robić różnego rodzaju efektowne przejścia. I jeśli byśmy chcieli wykonać tego typu ujęcie za pomocą ręki, to jesteśmy w stanie powiedzmy o te 180 stopni przekręcić w miarę sprawnie ten aparat, ale już pełnego obrotu czy kilku obrotów nie wykonamy bez użycia gimbala. W tym wypadku użyliśmy ogniskowej 12 mm, czyli ultra szerokiego obiektywu, po to, żeby ruch obrotowy wydawał się dużo szybszy, plus nasze podejście do modelki było bardziej dynamiczne, niż byśmy użyli innego, dłuższego obiektywu.
I ostatnie ujęcie, którego użyliśmy, to do tego, żeby sfilmować na początku samochód, potem przejście przez okno i na koniec pociągnięcie ruchu dalej, aż do wyjścia modelki. Gimbal się przydaje szczególnie wtedy, jeżeli ten ruch na każdym etapie ma być płynny. Oczywiście z ręki może byśmy byli w stanie wykonać coś podobnego, ale nadal ten ruch nie będzie tak idealnie płynny. Dzięki temu, że aparat jest na gimbalu, dodatkowo to funkcjonuje jak tyczka, więc możemy ten ruch w ostatnim etapie ujęcia pociągnąć jeszcze dalej. Dzięki temu, że tutaj użyliśmy szerokiej ogniskowej, powiedzmy między 12 mm a 24, uzyskujemy ten dynamiczny efekt przejścia przez okno. Czy to może, a może to być okno samochodu, jakiegoś rodzaju drzwi, obręcz i tak dalej. I podsumowując, dajcie znać w komentarzach, czy ten filmik waszym zdaniem był przydatny. Ostatecznie, czy gimbal jest niezbędny do każdego rodzaju ujęć? Oczywiście nie, ale na pewno będzie bardzo, bardzo pomocny w przypadku tych ujęć, które widzieliście właśnie w tym filmie. Jeśli podobał wam się ten film, to zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby być poinformowanymi zawsze o nowych filmach, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!